Doda odwiedzili goście z zagranicy. Gwiazda, która zaprosiła ich pod swój dach, pochwaliła się, w jakich warunkach będą spali. Musieli być w niemałym szoku, gdy zobaczyli pościel. Doda ma za sobą emocjonujący rok. Zakończyła trasę Aquariator, odebrała kolejne platynowe i diamentowe płyty, a niedawno wypuściła nowy, słodszy niż poprzednio, zapach Luna. Perfumetka rozchodzi się jak na pniu, o czym piosenkarka regularnie informuje fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnie tygodnie to także perturbacje w życiu prywatnym Dody. Wokalistka jak dotąd nie skomentowała publicznie oświadczenia jej byłego partnera. Z ust jej menadżerki usłyszeliśmy, że gwiazda nie zdecyduje się na publiczne pranie brudów, bo wyrosła z takich zachowań. Doda już dawno podjęła decyzję o niekomentowaniu swojego życia prywatnego i konsekwentnie się tego trzyma. Zaczyna właśnie nowy etap życia, to z pewnością mogę potwierdzić, powiedziała nam kilka tygodni temu Monika Kordowicz. Dzięki Instagramowi fani Dody mogą na bieżąco śledzić, co się u niej dzieje, a dzieje się całkiem sporo. W środę 16 października Doda pochwaliła się wielkim sprzątaniem w swojej willi. Specjalnie na tę okazję ściągnęła z Ciechanowa do Warszawy swoją mamę, Wandę. Kobieta w pomarańczowym dresie, z linii Aquariator, dostępnej w sklepie internetowym Dody, wsparła córkę w przygotowaniach do wizyty gości. Z relacji Dody dowiadujemy się, że zaprosiła do siebie zagranicznych znajomych. Nie zdradziła? o kogo dokładnie chodzi, ale pochwaliła się innymi szczegółami związanymi z ich przylotem do stolicy. Niekoniecznie miała powody do dumy, doda osobiście odebrała przyjaciół z warszawskiego lotniska. Gdy tylko wróciła do domu, po którym oprowadziła gości, przeżyła niezły szok. Okazało się, że pościel w pokoju gościnnym została oznaczona przez jej ukochane psy. To jeszcze nie wszystko. Pupile Dody przygotowały jeszcze jeden prezent dla przyjaciół swojej pani. Tym razem czekał on w łazience, wysprzątałam pokój gościnny. Zmieniłam pościel. Wszystko, bo mam gościa z zagranicy. Tak się starałam. Nie było mnie tyle, co na lotnisku. Wchodzę, a tam naszczany na wypranej pościeli i wielki klocek pod prysznicem, w tych kratkach. Ja rozumiem, że można nie lubić tego pokoju, ale bez przesady. O Wolfie. Tchankią O wszystkim dodał powiedziała podczas joggingu wokół osiedla, na którym mieszka. Oszczędziła fanom zdjęć i nagrań, prezentujących opisaną sytuację. Za to wcześniej pokazała bałagan, jaki miała w domu. Prezentujemy go poniżej na screenach z relacji.